razem w programie Ekolupa przyjrzymy się problemom dzikich wysypisk śmieci. Większości z nas nie mieści się w głowie, jak to możliwe, że ktoś wyrzuca do lasu czy w krzaki wór ze śmieciami albo stary sprzęt czy opony. Ale okazuje się, że takie sytuacje wciąż mają miejsce. Mimo obowiązującego obowiązku wskazanego w ustawie oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta, tak jak widzimy za moimi plecami, jest to jedno z wielu miejsc gromadzenia się różnego rodzaju odpadów. Tu w tym konkretnym przypadku któryś z mieszkańców czy też osób przejeżdżających zostawił opony, które miały trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Edukacja ekologiczna trwa, nasza świadomość się zmienia. Selektywna zbiórka śmieci, w ogóle wiedza o tym, w jaki sposób śmieci wracają do nas, dociera do większości. Jest to problem, chociaż świadomość naszych mieszkańców, naszych obywateli jest coraz większa, jeśli chodzi o dzikie wysypiska, czy w ogóle postępowanie z selektywną zbiórką śmieci. Takie przypadki są i się zdarzają u nas. Szacujemy na około kilkaset takich punktów, gdzie pojawiają się śmieci. Nie są to zorganizowane, zbiorowe wysypiska, ale są to punktowe takie zanieczyszczenia. Umorzone nasze działania są oczywiście końcem zimy, na początku wiosny, kiedy szata zimowa już odchodzi, nie ma śniegu. No i ujawniają się wtedy i dzikie wysypiska śmieci, i tereny mocno zaśmiecone. Od 1 stycznia bieżącego roku przyjęliśmy 329 takich interwencji dotyczących szeroko rozumianego porządku, szczególnie z uwzględnieniem terenów zaśmieconych oraz lokalizacji dzikich wysypisk śmieci na terenie naszego miasta. Najgorsze jest to, że niechciane śmieci trafiają w najpiękniejsze miejsca, między drzewa, do rzeki czy do parku. Najczęściej to są gospodarstwa domowe, worki, które jest najłatwiej wyrzucić, podrzucić w jakieś takie miejsce. Twierdzę, że jest to jeszcze jakaś może niska świadomość naszych mieszkańców, gdzie trzeba cały czas rozwijać tą profilaktykę i próbować dotrzeć, żeby takie rzeczy się nie działy. Jako Wydział Gospodarki Miejskiej reagujemy na zgłoszone nam takie przypadki, usuwając to poprzez nasze służby. Natomiast jeżeli mamy zgłoszenia, że jest to na terenach prywatnych, sprawa jest przekazywana do Straży Miejskiej i Straż Miejska podejmuje stosowne działania. I tak trafiliśmy do miejsca docelowego, czyli do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które jest do tego miejscem przeznaczonym, czyli do selektywnej zbiórki tych odpadów, które generujemy na terenie własnej nieruchomości. Bardzo mnie cieszy to, co widzę naprzeciw siebie, czyli tą bardzo długą kolejkę pojazdów i naszych mieszkańców przyjeżdżają i oddają odpady do tego miejsca, które jest do tego przeznaczone. Na niektórych śmieciarzy działa kara. Pytanie, ile można zarobić? Oczywiście na minus. Czy kwota w postępowaniu mandatowym za popełnione wykroczenie jest to do 500 zł, jeżeli osoba odmówi nam przyjęcia takiego mandatu. Stosowny wniosek do sądu jest oczywiście kierowany. Wtedy można uzyskać grzywnę w wysokości do 5000 zł. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na radiowóz Straży Miejskiej, bo nie jest to zwykły samochód. Od końca ubiegłego roku, dokładnie od 15 grudnia, w naszej jednostce posiadamy 100% elektryczny, zeroemisyjny pojazd. Nim poruszają się funkcjonariusze
referatu do spraw ochrony środowiska i profilaktyki w tak zwanym ekopatrolu. Jednym z takich zadań jest właśnie likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Prowadzimy również działania i czynności kontrolne z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem właściwie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej, szeroko rozumiane odpady, w tym dzikie wysypiska śmieci. Zajmujemy się również wrakami pojazdów, których coraz więcej jest na terenie naszego miasta. I również ten pojazd służy nam do działań edukacyjno-informacyjnych, które prowadzą funkcjonariusze w patrolu szkolnym. Informowanie, poprawianie tej informacji, podnoszenie świadomości ludzi i myślę, że za parę lat będzie coraz to lepsze.